Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dzisiaj, bo w ogóle chciałbym Państwu zaprezentować i opowiedzieć o słuchawkach firmy Overmax, słuchawkach SoundBoost 3.2. Pisze się SOUNDBOOST 3.2. Strona producenta to overmax.eu, czyli overmax.eu. Słuchawki są tak zwanymi słuchawkami hybrydowymi, czyli można je podłączyć przy pomocy przewodu i za pomocą Bluetooth, albo jeszcze odwrotnie. Profil Bluetooth, który obsługują, to Bluetooth 4.1. Czas czuwania mają 400 godzin, czas pracy 8 godzin. Ładują się 2 godziny. Są wyposażone w odpowiedni przez producenta akumulator wbudowany w słuchawki. Posiadają jeszcze coś takiego jak system redukcji szumów, Automatic Noise Cancellation System. Polega on mniej więcej na tym, że w słuchawkach są wbudowane mikrofony, które w odpowiedniej przeciwfazie, one odpowiednio to robią, że starają się niwelować zakłócenia, które dochodzą do nas z ulicy, z zewnątrz. I powiem tak, działa to tak, że im większe mamy te zakłócenia, tym bardziej one są tłumione. Ja chciałem nagrać ten efekt noise cancellation, bo mamy tutaj w studiu mikrofony bilauralne. Niestety spotkałem się z dużym oporem materii w tym temacie, ponieważ robiły się sprzęgi, robiły się jakieś takie dziwne zafalowania i w związku z tym no, nie uda mi się tego zaprezentować tak, jak bym chciał. Chociaż, no mówię, spróbuję co mogę. W każdym razie system Automatic Noise Cancellation działa śmiesznie. W momencie, gdy go włączymy, to siebie nawet prawie nie słyszę, prawda? Bo tak słychać siebie jakby od wewnątrz, jak się coś mówi, a tak ten głos mój jest też niwelowany, mój własny jakby, i siebie prawie nie słyszę. I jeszcze jest ciekawostka taka, gdy podłączymy przewodowo słuchawki jakiegokolwiek źródła dźwięku, system Automatic System Cancellation działa także. Czyli system ten redukcji szumu działa cały czas. Można go oczywiście wyłączyć, to nie ma problemu. Natomiast on cały czas działa, obojętnie czy mamy bezprzewodowo podłączone słuchawki czy nie. W odróżnieniu od Bluetooth, które w tym momencie jest rozłączone i cała ta elektronika Bluetoothowa. Co otrzymujemy w zestawie i jak to wszystko wygląda? Otóż mam tu pudełeczko z tymże urządzeniem. Na górze mamy plastikowy taki wieszak, który jest przyklejony taką, jak słyszycie Państwo, taśmą klejącą do spodu pudełka. Pudełko gładkie, bardzo... może troszkę wymiary, 114, 190, 80 mm grubości, 190 długości i 14 mm, nie wiem, średnicy, przepraszam, 114 średnicy, czy jakoś tak. Nie wiem, tak podaje producent, a może producent mi podał pudełko, a nie słuchawki. Ale o czym mówię? Mamy pudełko, bardzo ładne, narysowane słuchawki są, narysowane wszystkie parametry. Przenoszenie, pasmo przenoszenia 2020 KHZ, 20 Hz do 20 kHz. Akumulator wbudowany, 250 mA, 3,7 V. To można wyczytać, no i to wszystko automatyczna redukcja szumów, oczywiście to wszystko po polsku, jak i w wielu innych językach. Otwieramy pudełeczko, a w środku mamy kolejne pudełeczko. W środku mamy etui.
etui zrobione ze skóry chyba ekologicznej, tak to brzmi, zamykane zamkiem błyskawicznym. I oprócz etui jeszcze mamy dwie książeczki, wydane w bardzo ładnym papierze, nieduże. To jest instrukcja obsługi, gwarancja, również po polsku, żeby nie było, i w wielu innych językach także. Natomiast tutaj po polsku jest tutaj dość dobrze to wszystko opisane, bo jak powiedziałem, słuchawki są w etui. Etui jest zapinane na zamek błyskawiczny. Odepniemy w zamek w ten sposób. Bardzo ładnie się to odpina. I z góry mamy jakby taki woreczek. Woreczek z siatki. I we woreczku z siatki mamy woreczek foliowy, zamknięty. W którym to woreczku foliowym mamy następujące akcesoria. Kabel audio jack-jack 3,5 mm, służący po to, aby nam, abyśmy mogli słuchawki podłączyć do hybrydy. Kabel USB, dokładnie jest to kabel mikro USB, tak, kabel mikro USB, do ładowania słuchawek służący. Nie za długi, ale też nie jest specjalnie aż taki strasznie krótki. Taki. Ja jeszcze nadmienię, że ten kabel audio jack-jack jest taki płaski, taki specyficzny. Ja takiego do tej pory nie macałem, nie widziałem, no ale jest. I mamy też ciekawostkę, mamy zestaw podłączenia do samolotu. Czyli dwie takie wtyczki i na końcu tego takiej kostki jeszcze wtyczka jackowa. Gniazdo jackowe. Te samolotowe wtyczki wyglądają tak dość specyficznie. Można sobie to podłączyć. Wygląda to tak troszkę podobnie, jakby dwa jacki obok siebie na szerokość palca w kostce i z prawej strony kostki na końcu jej, ale z prawej strony gniazdo jack. No i mamy słuchawki. Słuchawki są składane. Słuchawki są oczywiście też w tym etui. I na słuchawkach, na poduszkach od słuchawek, które są ze skóry ekologicznej, raczej nie sądzę, żeby ze zwykłej, ponieważ słuchawki nie kosztują jakichś strasznych pieniędzy, ale na słuchawkach są plastikowe poduszki, które trzeba zdjąć. Ja pierwszy raz zobaczyłem, że takie plastikowe poduszki, żeby przykryć nauszniki, są dodawane do słuchawek, ale tutaj Overmax z jakiegoś powodu o to zadbał. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Etui jest takie gładkie w dotyku, naprawdę jest sympatyczne, ale bez loga firmy Overmax na nim. Nie ma żadnych tutaj napisów, ale ładne jest takie w kolorze czarnym. Tutaj mamy akurat w zestawie. Widziałem jeszcze w żółtym i fioletowym, ale to na internecie, więc tutaj mamy to, co mamy. Tutaj mamy z boku zamek błyskawiczny, który bez problemu nam pracuje. Nie mamy z tym żadnych problemów. Odłóżmy to etui, bo zajmijmy się może słuchawkami na tyle, na ile możemy się nimi zająć. No więc mamy słuchawki. Słuchawki są składane, żeby nie było. I są zrobione z metalu. Co podkreśla producent. Znaczy, może inaczej, tył jest metalowy, ramki są plastikowe, te obwódki, no i tutaj skórzane nauszniki, to, co idzie na uszy, i gąbki w środku. To wszystko całkiem fajnie się prezentuje, muszę przyznać. Jest też rekulacja oczywiście. O, posłuchajcie Państwo, takie ząbki. Te regulowane nauszniki, tak zwane, po to, żebyśmy mogli to na uszy założyć, są tak samo z metalu. No i przejdźmy do rzeczy. No bo co, mamy dwie słuchawki, cała elektronika w słuchawek znajduje się na prawej słuchawce, na lewej mamy tylko logo o firmy Overmax, na lewej słuchawce, na prawej cała elektronika. Na samym dole tego nausznika mamy gniazdo jack. Wyżej nad nim mamy gniazdo micro USB.
Na przodzie mamy wielofunkcyjne dwa przyciski. Gdy naciskamy je tak szybko, mamy głośniej i ciszej. Gdy będziemy je przytrzymywać, będziemy chodzić po playliście, jeśli będziemy podłączeni po Bluetoothie. Mówię od razu, nie działa nam ta głośność wtedy, kiedy jesteśmy podłączeni przewodowo pod słuchawki. Gdy jesteśmy przewodowo podłączeni, regulujemy sobie głośność komputerem, odtwarzaczem, czymkolwiek by to nie było, ale nie tymi manualnymi elektronicznymi przełącznikami. Tak jak słychać, słuchawki tak reagują. Są metalowe, częściowo metalowe, to nazywa plastik i metal. No i mają na głowie, na głowę też mają taką gąbkę, żeby to łatwo się działo. Ja powiem, że są dość wygodne. Nie mogę za bardzo narzekać. No i jeszcze na prawym nauszniku mamy już centralnie na prawym, oprócz mikrofonu, który ciężko wyhaczyć, mamy przycisk trzyfunkcyjny, ale on jest podzielony na lewo i prawo. Taki przełącznik, który włącza i wyłącza system noise cancellation, a druga jego część włącza, wyłącza słuchawki Bluetooth, jak również je paruje. Zaraz wszystko Państwu spróbuję objaśnić. I teraz będzie karkołomna rzecz, którą będę chciał zrobić, mianowicie nałożyć słuchawki na mikrofon nasz studyjny celem przeprowadzenia tego, co mogę zrobić z tym po prostu. No i tu będą ciekawe rzeczy. Realizator będzie musiał sobie z tym jakoś poradzić. Nie wiem, jak to zrobi. Natomiast ja popróbuję. Zakładam słuchawki na nasz mikrofon studyjny. Teraz włączyłem system noise cancellation. Teraz go wyłączyłem. Nie wiem, czy Państwo zauważą. O, teraz jest włączony i jakby mnie troszeczkę słabiej słychać. A teraz jest wyłączony. O. To jest taki lekki szum. On jest naprawdę mało słyszalny, ale powiem szczerze, się sprawdza, jeśli jesteśmy gdzieś w hałaśliwych miejscach. Te słuchawki naprawdę potrafią troszkę tłumić ten dźwięk. Niestety nie jestem w stanie Państwu tego zaprezentować stereofonicznie. No ale spróbujmy może włączyć słuchawki. Aby je włączyć, naciskamy tylnią część tego przełącznika na prawej słuchawce, takiego płaskiego kwadrata, ja bym to nazwał, i naciskamy to i przytrzymujemy, bo przednia część nam tylko wyłącza i włącza noise cancellation, ten automatyczny system redukcji szumów. Natomiast cała reszta steruje przycisk ten z tyłu. Spróbujmy włączyć słuchawki. On. Właśnie, usłyszeliśmy komunikat power on i charakterystyczny dźwięk. Ja jeszcze raz spróbuję je teraz wyłączyć i tak samo muszę wtedy przytrzymać i nacisnąć i przytrzymać tył tego kwadratu, tego prostokąta, tył tego prostokąta na prawej słuchawce. Poproszę jeszcze raz, Państwo posłuchajcie. Power off. O właśnie. Także komunikat power off oznacza, że wyłączyliśmy słuchawki. Jeszcze raz zrobimy może power on. Power on. O właśnie, usłyszeliśmy jeszcze pip. I to znaczy, że słuchawki zostały włączone. A teraz co zrobić, żeby słuchawki sparować z urządzeniem Bluetooth, w tym momencie z telefonem? Spróbuję to zrobić. W tym celu muszę je wyłączyć niestety, czyli jeszcze raz zrobić, nacisnąć tył przycisku na tylnej słuchawce, na prawej słuchawce. Power off.
No właśnie. Ostaliśmy komunikat żeński power off, a teraz włączę i te przyciski jeszcze przytrzymam. Ten przycisk jeszcze będę dłużej trzymał. I zobaczcie Państwo, co się będzie działo. Power on. Bluetooth is connecting. No właśnie, Bluetooth is connecting. Ale nie jest skonektowany, no bo ja teraz muszę dokonać pewnych w telefonie moim, aby podłączyć do Bluetootha. Ustawienia urządzeń, szukaj, przycisk. I szukam. Ustawienia urządzeń, LiDNS, smart urządzenia, Bluetooth, kel, ustawienia text, plus ustawienia już dostępne urządzenia, niedostępne. Soundpost, siedma. O, wykrył mi słuchawki. Wyszukiwanie, soundpost, siedma. I teraz sobie naciskam. Ustawienia urządzenia, lista. LiDNS, smart, urządzenia, smart, Bluetooth, kel, board, ustawienia urząd text, ustawienia urząd dostępne urządzenia, niedostępne. Soundpost, siedma, parowanie, niedostępne. No, próbuję parować. Szukaj, niedostępne, soundpost, siedma, parowanie, niedostępne. Próbuję parować, chyba mu się nie uda, za chwilę zobaczymy. Próbuję parować, ale chyba za długo nam to zajęło i muszę jeszcze raz... No więc nie udało się sparować, ale jeszcze raz spróbujemy. Power off. Wyłączę. Włączę. Power on. Power on. I przytrzymam. Bluetooth is connecting. O proszę. I teraz spróbuję tu. Dostępne urządzenia. Soundpost 3.2. Bluetooth keyboard. Ustawienia urządzenia. Lista. LiDNS smart. Nawigator Bluetooth. Bluetooth connected. O właśnie. Jestem już, proszę Państwa, jestem już podłączony słuchawkami firmy Overmax. Ze firmy Overmax jestem podłączony po Bluetoothie. O, mamy sygnał. To jest sygnał, że jest maksymalnie głośno. I teraz... Szybkie wybieralenia. Kalendarz, ekran, pół zegar. Radio FM, kalkulator, sklep Play, Cine Plus, serwery Team Tap, WhatsApp, nie wyświetl wszystkie, serwis, sklep, kaprat, zegar, muzyka, kalendarz, Espik, EJB. Ja chodzę sobie, chodzę w tej chwili, to mówi Espik, mówi, po, chodzę sobie po telefonie, po to, żeby Państwo wiedzieli, że muszę znaleźć po prostu odtwarzacz muzyki. O, mamy utwór muzyczny. Słuchawki są stereofoniczne, żeby nie było, proszę Państwa, ale nie jestem Państwu tego w stanie teraz zademonstrować. Natomiast tak to gra. Utwór Casco Alcatraz akurat. Uważam, że całkiem nieźle to gra, jak na słuchawki takie. Czy spróbuję noise cancellation? O! Teraz jest noise cancellation włączony, a teraz jest wyłączony. Także to trochę słychać. Gdy ściszymy, pomożemy. Tu nie słyszymy już żadnego dźwięku. Natomiast w momencie, gdy... I cały czas musimy naciskać. Gdy przytrzymamy te przyciski od głośności, wtedy zmieni nam się utwór. Na przykład przytrzymuję przycisk do głośności. Następny utwór. Następny przytrzymuję. Cały czas nam... O, przeskakują utwory. Jeszcze raz pokażę Państwu charakterystykę mniej więcej tego. Tutaj norweski śpiewak sobie, znaczy norweski instrumentalista sobie odgrywa utwór. I powiem tak, słuchawki te kosztują
199 zł, natomiast można je kupić dużo taniej, można je kupić za 145 zł, a nawet za 120, jak są w promocji. Aha, jeszcze jedno. To te słuchawki nie są złe. Naciskając krótko tył naszego przycisku prostokątnego na prawej słuchawce, zatrzymujemy, po prostu robimy pauzę. Tudzież odbieramy połączenie przychodzące. Naciskam jeszcze raz. O, i leci. I to można powiedzieć o plusach tych słuchawek, bo naprawdę słuchawki są naprawdę niezłe, jak na te ceny i na te swoje możliwości. Wady. Słuchawki nie wspierają HD Voice. To już mówię od razu, nie wspierają HD Voice. I nawet jak mamy połączenie HD Voice, dostajemy po prostu zwykłe połączenie, takie telefoniczne. Natomiast mogę powiedzieć, że są dość trwałe, bo te zawiasy, dzięki którym one się składają, są z metalu. Słuchawki generalnie też są z metalu, tylko obramowanie mają plastikowe. Tutaj to wszystko jest generalnie dosyć solidne. Nie mówię w 100% solidne, bo wszystko, Państwo uwierzcie, wszystko popsuć można. I to nie jest żaden problem. Młotka użyć i można popsuć. Natomiast to naprawdę jest, myślę, całkiem sensowne. Pora na jakieś podsumowanie. Plus słuchawek. Nawet ładnie grają, muszę przyznać. Dość długo pracują na Bluetoothie, bo aż 8 godzin. I generalnie są całkiem sympatyczne. Komunikaty głosowe, włączony, wyłączony, słaba bateria, no ale tutaj mamy naładowane, więc nie jestem w stanie tego Państwu zaprezentować. No i praca jako zwykłe słuchawki przewodowe. To jest też plus. Jako zwykłe słuchawki przewodowe można to sobie podłączyć sobie to i to będzie działało jak zwykłe słuchawki przewodowe z automatyczną redukcją hałasu. Słuchawki Overmax Sound Boost razem pisane SOUNDBOOST odstęp 3.2 firmy Overmax. Tak się nam zachowują. Niestety nie dałem rady więcej. Przepraszam. Nie mamy takich warunków technicznych. System Noise Cancellation, Automatic ANC się nazywa, Automatic Noise Cancellation, robi nam po prostu przy dwóch mikrofonach binauralnych takie wesołe, różne żarty. Nie dało się. Ja próbowałem przez ostatnie dwa dni to nagrać. Nie dało się. Więc odczucia niestety muszę pozostawić dla Państwa. I jak to się Państwu podoba. Mi się nawet podoba, siebie nawet nie słyszę, jak włączę system Automatic Noise Cancellation. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, to jest tak, że im więcej tego hałasu, tym on jest bardziej tłumiony. Tak tutaj to mniej więcej wygląda. Po mojemu to nawet działa. Nie działa to oczywiście tak w 100%, jakbym chciał, żeby nie było. Ale też kładę to na karb ceny tych słuchawek, tak? No bo to jednak nie jest jakaś wyśrubowana. No i powiedzmy sobie, gra to całkiem nie najgorzej. Bo jest i bas, i jest góra. I no owszem, można by się czepiać, że mogłoby grać ładniej. Ale naprawdę nie ma jakichś takich strasznych, wybitych częstotliwości. Jakichś takich... ten utwór, który był z kasety, to miał taki wybity tam coś. Natomiast no, ten utwór instrumentalny, ten na samym początku, Alcatraz, grupy Kusko, no chyba chodził troszeczkę lepiej. Nie mówię, że są to słuchawki audiofilskie, nie, ale jest to coś, o czym można pomyśleć, chcąc mieć całkiem nie najgorsze słuchawki, właśnie takie do słuchania. No i oczywiście hybryda, Bluetooth razem z przewodem. Tak, to też może być ciekawe, tak? Może mieć połączenie Bluetooth, wpinamy przewód, tracimy połączenie Bluetooth, ale działamy na przewodzie, wyłączamy przewód, z powrotem dostajemy połączenie Bluetooth.
i działa. Ale możemy też zrobić tak, że wyłączyć w ogóle, zrobić power off w słuchawkach i w tym momencie pracować tylko na przewodzie. Bo słuchawki bezprzewodowo działają zawsze, słuchawki przewodowo działają zawsze, jak połączymy je po jack, kablu jack-jack, który jest w tym zestawie. No i jeszcze jedna rzecz, system aktywnej redukcji hałasu też działa nam zawsze, nawet jeśli jesteśmy połączeni po przewodzie. I możemy właśnie wtedy wyłączać i włączać ten system właśnie naciskając przód tego prostokąta, który jest na tej słuchawce prawej. Bo cała elektronika, którą operujemy, jest na prawej słuchawce, żeby nie było. Na lewej słuchawce mamy tylko logo Overmax, czyli producenta. No i oczywiście mamy też mikrofony wbudowane, ale to jest tak wbudowane, że tego nie czuć. Ja nie jestem w stanie nic wymacać żadnych z tych mikrofonów, ale wiem, że one są, bo żeby ten system redukcji hałasu działał poprawnie, no to musi to być w miarę dobrze zrobione. No to chyba tyle, co mogę powiedzieć o tych słuchawkach do kupienia w różnych sklepach, na portalach akcyjnych także, wszędzie indziej. Jeśli ktoś ma ochotę, mogę polecić, choćby nawet ze względu, że mamy hybrydę, właśnie, czyli słuchawki przewodowe i bluetoothowe jednocześnie. Natomiast jeszcze jedno, słuchawki, już tu podkreślę, nie wspierają HD Voice. Szkoda, ale tak niestety jest. Dla Państwa słuchawki Soundboost 3.2 firmy Overmax recenzował Robert Łabęcki. Dziękuję Państwu za uwagę. Czekam na jakieś komentarze. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.